Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z ROM, Attila, Total War. Oczywiście nie słuchajcie tego słówka ROM, to oczywiście z nawyk jeszcze został mi. Wyczerpanie w Dacji, wyczerpanie wodnych smoków, sankcje religijne, pierwszy raz to widzę. Znawcy manicheizmu stanowią duży odsetek naszej społeczności. Jaki jest ich status? Zapewni im równe prawa. Niedawne wydarzenia sprawiają, że ta religia zyskuje wyznawców. Nałóż sankcje. Zapewnimy równe prawa. Bo z religią to naprawdę jest krytyczna sprawa. I nawet jak się nałoży sankcje, to i tak się będą rozprzestrzeniać. Więc nie ma co z tym walczyć. Dobra, wy sobie radzicie, widzę. Się też zbliżamy już do granic. No, zaczyna się ładnie podobać. Tutaj wszystko pięknie się robi. Jest porządek. Całe imperium jest w budowie. Roxolanowie. Może z nimi jakiś tutaj pakcik. Bo nie zamierzam z hordą walczyć. Może mają tylko tam jeden oddział, dwa. Ale taki pakt o nieagresji byłby spoko. No, zawsze muszą. Dobra. Kolonizujemy. O fuck, Konstantynopol prawie tu z buntem wyleciał. Himhama trzeba tutaj postawić. Z polami trochę jeszcze poczekamy wtedy. A ci awansowali od czego? Buntu żadnego nie ma, na czym wy na XP liście. Dobra, możemy turować. Dobra, Rzym nas ubiegł, zaatakował nas pierwszy. Czyli chodzi tutaj o miejsce afrykańskie. Jedyny plus z tego, że mam, to jest to, że mamy więcej strzelców. Minus jest taki, że ich jest dwa razy więcej znowu. Ale może uda nam się powtórzyć tę pierwszą piękną wojnę z Rzymem. Dobra, ale mimo wszystko postawimy katapulty na samym przodzie. Po prostu i będziemy wyprzedzać. Okej. Czekamy. Czy katapulty nasze sięgają w ogóle? Nie, jeszcze nie. Ale sobie puścimy taką prowizoryczną kulkę. Co to miało być? No. Ale naprawdę, raz umiera jeden, a raz umiera 20. O. To poleciało. Prosto w środek. Oj, zeszło trochę. Dobra, napieprzajcie. Bo
szybko przenieście się przed katapulty. Dobra, następny legend idzie z tamtej strony. Dobra, dobra, spokój, spokój. Dobra. Załatwmy tych tutaj. Super, super, ładnie. Idealnie. Dobra, dorwijcie tych. Dobra, zaprzestać ataku, zaprzestać. To są w zasadzie amunicji na tamten jeszcze legion. Ha, no właśnie, bym jeszcze atakować ty. To co wy teraz? No ciężko to teraz wycelować, nie? Dobra, ładnie. Ład im ostro w dupsko włazi. Ład, morale. Łucznicy, strzelajcie w tych. A tutaj akurat nasi dostają w dupę. Gdzie da? Pomóżcie dowódcy. Dobra, mamy ich tam. Trzeba pomóc teraz tutaj jeszcze. Dawać, dawać, dobra, ci już uciekają. Strzelać w tego, strzelać w tego. Dawać tych Agritirusów. Nie wiem, przestraszcie ich tam cokolwiek.
Nie! Że dowódca nie żyje. Strzelajcie w tych szybko. No co wy, ruszać się jak ja wam każę. Dobra, wszystkie ich oddziały uciekają. Szybko się rozstawić. Dawać, dawać, katapulty napierdalać, trafcie jakoś ładnie ich. Dobra, jeden oddział musimy poświęcić. Żeby po prostu ich walką związał. Wtedy tutaj wpadną nasi. No i ostatnie strzały. Ale szybciej ludzie, szybciej! Biegnijcie tam z tyłu. I ostatni pocisk. Idealnie trafił, po prostu pięknie. Aż normalnie można w nich wpadać. No idealnie, wystarczył, że jeden pocisk jedzie. I jest wszystko pięknie. O Jezu, teraz tutaj walka już na wyczerpanie totalne. Ja pierdolę, za dużo ich jest. Nie mają strzelców. O Jezu, to się nie weszli w nich jak w masło. Nie, no to przez te... Ta liczebność już zrobiła swoje teraz. No, no zobacz, za dużo ich tu popierdala. No niestety przegraliśmy tę bitwę, ale była bliska zwycięstwo, bliska. Z innym... Tam koło wie Exorcisa. Weźmy bez litości tego na jeszcze. I tak... Co tutaj jest? Sasanicy separatyści. To wiecie wy co? Separatyści.
Nie was. Takich to tylko. No i pięknie. Ten werbunk sobie zmniejszymy. Ścigamy Rzymian. Nie wiem, musicie się usupełnić. Tutaj nowy budyneczek. Rybołówstwo. I tak. Na razie jest wszędzie dobrze. O buntach chyba nic nie mówią. Nie. Serdika. No już niedługo będzie w pełni sprawna. Co z tym naszym Konstantynopolem? No ład rośnie, dobrze jest, ład rośnie. Na razie nie będziemy nic budować. Petrodawa. Co jeszcze muszę? To pewnie, nie? No. To kolonizacja. I chyba jeszcze tylko to będzie trzeba wziąć, no. I będzie kolejna ładna prowincja. Resztę zaś będziemy burzyć. Taką Olbię na przykład. No dobra. Chyba można sturować. Myślę ja, że tak zrobię. Działalność, działalność, śmierć noworodków. Lugiowie. Beating Persian Spitting. Kolonizacja! Ale mało kasy mamy. O Jezu, mieliśmy 200 ponad tysięcy, a teraz już jest nic. Trzeba przystopować to konkretnie. Bo tutaj naprawdę będzie lipa. Damy tam jakieś przedmioty mu. Dla wojsk najemnych. O, koszt budowy. To się przyda tutaj. Okej. W sumie wszystko zrobiliśmy. Ale tu tyle jest jeszcze prowincji pustych. Separatyści. Fiorentia. Nikt nie przypuszcza. No, Werony też nikt. Ravenna jest panowaniem separatystów. Ale Mediolan jeszcze Rzym utrzymuje. Jeszcze się tam trzyma. No dobra, teraz pójdźmy w tą stronę. Jacyś najemnicy są dwaj. A pomożemy naszym. No, od razu lepiej.
Super, jeszcze tylko jedno miasto i mamy kolejną prowincję. I w lewo już się nie będziemy pchać, bo tam już murzyny mają tereny swoje. Jest. Chyba w parę tartorium. Wpierw weźmiemy sobie łazik. O! Flota sobie tutaj pływa. Nie. Kurde, tu nie mamy doładowania żadnego. Ale kurwa, niby duża taka mapa. Ale no okrojona z miast, jak napier... No okrojona jak skurwysyn. W niektórych miejscach może trochę dołożyli tych miast, ale no w większości zabierali kurwa. No te Bałkany to naprawdę wyglądają biednie. Jedno miasto, dwa miasta, a tutaj trochę najebane. To samo się tyczy, nie wiem, Egiptu. Raz, dwa, trzy, cztery. I to są wszystkie. No może tu akurat jest dobrze, może tutaj gdzieś jeszcze tylko można by coś postawić. Ale no toś do cholery, tu też powinno być więcej. Więcej tego tu powinno być. No normalnie, no nie. No dobra, turujemy. Działalność, wschodnio-rzymscy separatyści. W ogóle nie wiem, czy zaistnieli. Cholera, to nasza flota tutaj pada. Ale ich też. Lum. Dobra, możecie też w spokoju zapierdalać do swoich, do portu. Sorry. I co my tu mamy? Koszty utrzymania. Fajne. Przyda się. Co tutaj za zlot agentów się znowu robi? Tu w ogóle najlepsze jest to, że ja tutaj żadnego agenta nie używam. To jest fajne akurat. Nie czuję tego naporu agentów z wszystkich stron. No dobra, to chyba jest ostatnie miasto Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, a oni się nie chcą poddać. I co tu teraz? 10% szybsze badania. Kuszą tym, kuszą. Ład się robi na plus 13. A, 15, walniemy. Dobra, skupi. Tutaj na razie jeszcze nic. Tu się będą dopiero tworzyć. Chyba przysięga. Tam znowu coś spalone. Boże, co wy tam robicie z tymi terenami? No w sumie nic nie mogę robić. No nic nie można robić. O. Edessę rozbudujemy. Teraz jest duża Edessa. Może być jeszcze większa. Ład tutaj jest niepotrzebny. Tutaj walniemy 10 badań. I higienę. No i tu ten, no już ład, higiena. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze można się coś rozbudować. Antiochia jeszcze potrzebuje ładu. Tyrus, oczywiście pola. Tarsus potrzebuje ładu.
Nie za bardzo, więc tempo badań. Możemy tak napierdolić tymi badaniami, że będą się kurwa zajebiście szybko robić. Zajebiście. Ha. No dobra, weźmiemy sobie dyplomację, bo już... No gdzie jest to cesarstwo wschodnie rzymskie? Fajnie by było zrobić z nich marionetkę. Mają jeden region do zajebania, więc niech nie fikają. Pakt o nieagresji? Co ja pierdolę? Jaki pakt? Marionetką będziecie. No, czy wy nie rozumiecie, że wy zaraz przestaniecie istnieć? Debile. Dobra. I powiedzcie wy mi, Rzymianie, co wy teraz zrobicie? Oferowałem wam przetrwanie. Kurewskie przetrwanie. A wy co? A wy co? Zlekceważyliście to. I już nie macie żadnego miasta i co teraz robicie? Nie macie wojska i co teraz robicie? Chuja zrobicie. Teraz będziecie stękać. Serdika. O. Ha! Serdika idzie cały czas do przodu. W górę z ładem. Plus 10 ładu ma, ale można by jeszcze do 25 dołożyć. Dobra, ci się ładnie spoko leczą. Leczą się. Konstantynopol. Jest już 15 do ładu, więc napierdalamy z żarciem coś. 5 z kulturek. No dobra. Tik Epus. Tu największe buntownicze miasto staje się już normalne. To jest po prostu niemożliwe, ale i tak wolę tu. Chociaż... Nie. Ład tu trzeba zapierdolić. Rybołówstwo. I to wszystko. Tu to miasteczko. I koniec. Bo już w sumie kasy nie mam, to nie mam co tam dalej patrzeć. No. To wszystko. To wszystko. Tak będą wyglądały teraz pury. Niestety. Bo nie chcę się na razie pchać w wir wojny, czy tutaj to wszystko panuje. Tutaj nawet nie wiem, miał tak porozlosowane miasta, że nie miałbym na pewno żadnej prowincji. To było po prostu niemożliwe. Za dużo tutaj jest los, za dużo frakcji tam siedzi. Zobaczmy, czy możemy jakoś... Oni są naszym tym... Alanowie. Kurde, że wy też nie macie żadnego tego. Nie no, tak się nie zrobi tej marynetki. Trzeba siłę pokazać. Niestety. Cesarstwo wschodnio-rzymskie. Regionów 0. Nie chcecie teraz już suju? Pokoju? Już nie chcecie? Oj, oj. A to przykro. Naprawdę przykro mi z tego powodu. Sprawdźmy wytyczne. Misje w tłoku, utwórz armię. To z pomniejszym zwycięstwem... Musimy jeszcze dwa państwa zrobić, żeby były marynetką. Wyczerpanie? A to czemu? Aha, no bo my stoimy na pustynia, takie kołki. Ład plus 7. Tempo badań 10%. Bierzemy to. Co to jest? A weźmiemy. Jakieś rozbudowanie Rodosu może.
13 jest. To jest i tak bardzo dużo. Korent. Tutaj jeszcze się to nie dogadali, jeśli chodzi o ład. Sardika. Skupi. Ład jest. No na plusie jest. Na tyle, żeby bydło wybudować. Dobra, walnijmy tą kaplicę. Dobra. Znowu w sumie nic nie można robić. Sprawdźmy sobie tylko. O. Użytki w Cezare Eusebia. I co tutaj można wznieść? Ład jest na 8. Bierzemy ulepszenia wojskowe. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda z ładem. Gdzie to jest ład publiczny? Ład publiczny wysoki, niski, przewidywany jaki będzie, tak? Tu jest zielone, fajnie, tu też rośnie na 6. Tracja, ładnie 15, 14, 11. A jaki jest bieżący, jaki będzie przewidywany? A tutaj, tutaj jest lipa, w Palestynie tylko. Nie jest to fajny ład. Ale póki co Dacja nawet fajnie wygląda. Jest 39, ale spada niestety. Trzeba coś z tym zrobić. Znaczy, no, jest dobrze, żywność. Zielono nie jest, ale jest żółto, więc też nie jest źle. Imigranci. Dużo jest imigrantów, dużo. Żyzność. Urodzaj jest na pewno w Egipcie. Tutaj. W Italii jest zajebisty urodzaj. Musimy to, o, to. Ten teren trzeba przejąć. To jest zajebisty urodzaj. I... Panomnie, też można by przejąć. Higiena ogólnie wysoka jest, nie ma brudu. Ja pierdolę, ale religii to ja już tutaj nie ogarniam. Manicheizm to jest ten nasz, tak? Czy za tukuriututaszizm? Tutaj jest, co to, kościół prawosławny. Kurwa. Rzymsko-katolicki, to tam to nigdzie niego nie ma w sumie. Rzymsko-grecko-pogańskie, Jezus Maria. Rozwój regionów, to pięknie się rozwija, całe imperium się rozwija. No oprócz tych akurat mało się rozwija, ale te jak skurwa, ten Egipt najbardziej się rozwija. No ład patrzyliśmy, bogactwo regionu, no nie ma aż tutaj takich dużych bogactw. Niektóre są, bo 2700, 2400, 2200, 1900, Konstantynopol. Nastawienie. Aha, to już patrzyliśmy, status dyplomatyczny. To można, to pokazuje nam jakim wielkim państwem obsługujemy, czyli cały ten. I jak w sumie ogarniemy, że ład publiczny będzie wszędzie zielony, to sobie myślę, żeby sobie tak piznąć, żeby cały wschód był nasz. Dosłownie cały wschód, czyli jebnąć się tutaj, aż dotąd, tak? I to wszystko przejąć. Żeby był taki fajny, duży, wyjebany w kosmos teren perski, cały wschód. Oddzielić się od tych tam popierdoleńców, którzy się napierdalają tylko. I zbudować piękną, fajną imperium. Dobra, to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!